Niech pan wybuduje, nie może pan dać rady ludziom, wielką stodołę, rzucić ludzi do tej stodoły jak bydło i nasze emerytury zabrać i wtedy pan będzie mógł rządzić i budować trzeci dom dla swojej rodziny. Dziękuję bardzo. Nie wyjdzie. Nie ma chęci do rozwoju. Po 40 latach pracy ja pracuję w hucie. Irena jako elektryk. Ja zarabiam 1100 zł. Huta jest obecnie w likwidacji upadłościowej. Z dnia na dzień mogę stracić pracę. 805 zł czynszu podpisał pan Piński, który ma, powiedzmy, około 10 tysięcy miesięczną pensję. I jemu to jest łatwo. A nas mieszkania kosztują ponad 1000 zł energię plus wodę. 1000 zł mieszkanie 60 metrów kwadratowych. Dla porównania, w spółdzielni mieszkaniowej równorzędne mieszkanie kosztuje 400 zł. Siostra moja mieszka. Tak, za 5 zł nie było, żeby nam podpisali, ale czyż podniósł. Jeżeli ktoś się jeden dzień spóźni, to już odsetki. Odsetki ponad 100 zł. Do to jest rozwój, to jest kontrybucja. To dla prezydenta. Aha, proszę bardzo. Ja myślałem, że pan wiceprezydent jest przygotowany. Jest przygotowany na to i przyjmie jakiś swój mikrofon i wystąpiłby pan ze swoim. Ale użyczę panu. Dziękuję za mikrofon. Szanowni państwo. Chcemy prezydenta. My chcemy prezydenta. Prezydent nie przyjdzie zastępca. Od 5 lat jest to moim obowiązkiem. Proszę pana, przyjdzie pan prezydent. Niech przyjdzie Brejza. Boisz Brejza. Pana Brejza. Niech przyjdzie prezydent. Lampy buduje, to nie ma. Rozmawiajmy spokojnie. I do tego zmierzam. Proszę państwa, nie rozwiązano do tej pory i nie rozwiąże się żadnego problemu na wiedzy. Wszystkie czynsze, wszystkie podwyżki, które państwo otrzymaliście, mają one charakter indywidualny. I to nie jest tak, jak państwo być może tutaj słyszycie, że wszyscy otrzymali te najwyższe podwyżki. Ja chcę podać przykład. Są bloki, w których czynsz, nowe bloki, choćby te socjalne na Wojska Polskiego, wynosi 2,40. Są budynki... 8,22. Proszę państwa. Właśnie za nich płacimy. Proszę państwa, chcemy pomóc. Będziemy próbowali pomóc. I na pewno jesteśmy w stanie pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Nie wszystkim, ale tym najsłabszym. I Proszę o spokój. Ja chciałem przeczytać petycję do prezydenta. Ja pan ładnie robi, że pan nie jest pan. Ale zajmuje się mieszkaniem, bo to głos zabiera. Panie Gadowski, ja kiedyś byłem... Ale o momencie, chciałem przeczytać petycję. Ale on powiedział, że nie zajmuje mieszkaniami. Ja mam petycję. Jak złodzieje, bo powinniście porozmawiać z ludźmi, a nie uciekać. Gdzie jest prezydent? Gdzie on jest? Siedzi jak cholera, a nie tego, co mające. To bardzo nieładnie nazywać kogoś złodziejem. Jest to naprawdę bardzo nieładne. Ja zapraszam delegację spośród państwa wybraną do siebie. Gotów jestem rozmawiać dzisiaj do końca dnia, tak aby każdy, kto ma jakieś pytania. Natomiast jeszcze raz powtarzam, na wiecu w takiej atmosferze żadnych
żadnych problemów ja nie jestem w stanie rozwiązać. I proszę uprzejmie, nie obrażajmy się nawzajem, bo naprawdę my mamy się porozumieć, a nie obrażać. Nie będzie spokoju z wami. Proszę, proszę państwa.